ten punkt. Sprawa głosowania jeszcze uchwały personalnej będzie przy okazji tych głosowań. Zamiar likwidacji gimnazji na Gminie w Krakowie, ulica Bulwarowa 33. Bardzo proszę w imieniu pana prezydenta, pan dyrektor. Bardzo proszę. Projekt prezydent R.S. Krakowa, uchwała miasta Krakowa w sprawie zamiaru likwidacji gimnazjum w Gminie w Krakowie, ulica Bulwarowa 33. W dniu 25 sierpnia 2013 roku zamierza się zlikwidować gimnazjum nr 50 w Krakowie, ulica Bulwarowa 33. Likwidacja, której mowa w powyższym punkcie, w niniejszym uchwale została wykonana na podstawie odrębnej uchwały Rady Miasta Krakowa. Chciałbym przeczytać kilka punktów uzasadnienia. 18. dzielnica miasta Krakowa na Wyszuka spadł pierwszego zwodu scalonego, który został wyznaczony na gimnazjum położonym wyżej wymienionej dzielnicy pod wodę gimnazjum 50. Chodzą również o obok następujących gimnazjum. Gimnazjum nr 45 Przedrębidowe, gimnazjum nr 46 Sportowe Gimnazjum, osiedle Karkowa 35, gimnazjum nr 47 Sportowe Osiedle Handlowe 4, gimnazjum nr 48 Osiedle Karkowa 29, gimnazjum integracyjne nr 49, osiedle Słoneczne 12. Organizacja szkoły gimnazjum nr 50. W bieżącym roku szkolnym 2012-2013 do gimnazjum nr 50 uczęszcza 160 uczniów zorganizowanych w 7 działań. Realizują oni zajęcia w 14 pomieszczeniach do nauki oraz w dwóch salach gimnastycznych. Średnio godzina do utworzenia wyżej wymienionych pomieszczeń z niskiej ilości obecnych 3023 godziny lekcyjnej dziennie. Według danych przedstawionych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną od kilku lat gimnazjum zyskuje wyniki poniżej średnio osiąganych w gimnazjach krakowskich. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ja nie będę ograniczał Urzędowi Prezydenckiemu, co ma mówić. Proszę Państwa, otwieram dyskusję, bo rozumiem, nie ma w tej sprawie stanowiska komisji. Czy ktoś z Państwa radny? Pani radna, no, proszę mnie jeszcze, pani radna. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ponieważ nie dostałam odpowiedzi od Pani Prezydent co do wad prawnych, pragnę Państwu jeszcze raz wskazać, że przy uzasadnieniu gimnazjum nr 50 niezgodnie z ustawą o systemie oświaty z artykułem 59 ust. 1, który wskazuje, że szkoła publiczna może być zlikwidowana z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę po zatrudnieniu przez organ ucznia możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu. Nie można się powoływać na to, że być może będzie szkoła prowadzona przez inny organ prowadzący. To jest niezgodne z prawem. Ja bardzo się cieszę, że ma możliwość kontynuowania swojej pracy ta szkoła, że w momencie, kiedy ją przejmą, tak jak jest zapowiadane, pan o tym wie, że nie może być tego wyznaczone w tym momencie, ale musi być wyznaczona szkoła tego samego typu dla tych uczniów, a tego nie ma, pomijając wszystkie inne prawne wady, które wcześniej wspominałam. Ja naprawdę uważam, że powinna być tu wykładnia prawna, skoro pani prezydent nie chce mi udzielić odpowiedzi, to ja zwracam się do pana przewodniczącego o to, żeby prawnik zajął swoje stanowisko. Dziękuję. To pan radny Darko. Rozumiem, że na zakończenie w imieniu prezydenta przedstawię państwu stanowisko. Potem będzie to głosowane. Zapamiętałem, że jedno stwierdzenie z panem radnym, który powiedział, że te projekty są przygotowane, tak są przygotowane, ale powinien te projekty być poprzedzone przygotowaniem pewnym okresem. Tak, w każdej firmie, jeżeli się firmę chce polecową skasować, to jest najpierw wyznaczony czas, powiedzmy, do tak zwanego okresu naprawczego. Ja tutaj mam pytanie, nie ma pani prezydent, mam pytanie do strony pana prezydenta. Co Urząd Miasta Krakowa zrobił dla tej szkoły, aby im pomóc, aby ta szkoła została, że tak powiem, w jakimś okresie może naprawiona i ona by dobrze funkcjonowała. Ja mam taki jeden pomysł, mianowicie z jednej strony Państwo mówią, że szkoła jest zła, tutaj Państwo wszystko podają, a z drugiej strony Państwo mówią, że ta szkoła będzie bardzo dobra, tylko te dzieci wystarczy przenieść do innego podmiotu prowadzącego.
To ja pytam, dlaczego Państwo nie pracują nad tym, żeby szkoły gminne były na właściwym poziomie? Czyli oczywiście dotyczy to dyrektora, ale również dotyczy tutaj nadzoru i jakby całej gminy. Ja sobie nie mogę z tym zgodzić, że szkoła jest dzisiaj zła, a jutro ją przejmą, przepraszam, organy nieprowadzący i będę miał te same dzieci, ta szkoła będzie bardzo dobra. To jest brak nadzoru, że tak powiem, ze strony gminy Kraków nad tym wypadku tę szkołą. Ona nie miała chyba szansy, aby mogła po prostu być w tym okresie tak zwanym naprawczym i nie miała chyba szansy ze strony po prostu Urzędu Gminy Kraków, aby ona wyszła na prosto i może by była naprawdę szkołą zarobną. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z Państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę. Bardzo proszę pana prezydenta o odpowiedź na to pytanie, jakie działania podjęto. Jeżeli nie, no to bez tego. I też pytania, które pani radna miała. Przepraszam, ale nie będziemy tu zdecydowani, czy sprawy są nie jesteśmy są. Bardzo proszę, w imieniu pana prezydenta. Nie ma odpowiedzi w imieniu prezydenta. W takim razie stwierdzam odbycie pierwszego czytania. Ustalam termin składania autopoprawek na 28 stycznia, godzina 15. Ostateczny termin zgłaszania poprawek 29 stycznia, godzina 15.